W czwartek w Starostwie Powiatowym odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych pracowników urzędu oraz medali za zasługi dla obronności kraju. Połączone uroczystości zgromadziły w sali obrad Rady Powiatu oprócz nagrodzonych pracowników starostwa wielu znamienitych gości, których przywitał starosta Tadeusz Dzwonkowski. W pierwszej części wicewojewoda pomorski Michał Owczarczak i starosta wręczyli nagrody urzędnikom i pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu za długoletnią służbę. Medalami odznaczono dziewięć osób, a złote otrzymali Krzysztof Pacholski, Gabriela Pawelec, Bożena Werner i Maria Witkowska. Najwięcej wzruszeń przysporzyła część, uroczystości, w której wręczono medale za zasługi dla obronności kraju. Otrzymali je rodzice żołnierzy. Wyróżnienia te nadaje prezydent Rzeczypospolitej, o czym przypomniał inicjator przyznania medali, były starosta Józef Puczyński. Słowa uznania w kierunku nagrodzonych skierowali komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku podpułkownik Waldemar Wódka oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego pułkownik Tadeusz Krawczyk. Oni też wraz ze starostą wręczyli złoty medal Józefinie Żubrzyckiej której aż siedmioro synów służyło w Wojsku Polskim. Srebrne medale otrzymali Urszula Krause, Stanisława Pielecka, Teresa Puckowska, Irena i Zbigniew Żenieccy oraz Lucyna i Józef Senkała. Po uroczystościach starosta Zwonkowski z podpułkownikiem Wódką pojechali do mieszkania państwa Justków, by wręczyć srebrne medale chorej Marii i pośmiertnie Feliksowi Justkom. W imieniu nagrodzonych podziękowania wszystkim zebranym złożył Mieczysław Matysiak.